były wicepremier i minister finansów, były prezes Narodowego Banku Polskiego, założyciel Forum Obywatelskiego Rozwoju, profesor Leszek Balcerowicz, państwa gościem. Dzień dobry, panie profesorze, kłaniam się, bardzo mi miło. Dzień dobry, panie profesorze, pozwoli pan, że od tej polityki zaczniemy, dlatego że kilka tematów nas zaskoczyło przez weekend i trudno byłoby nie zapytać o opinię pana w tej sprawie. Mamy sytuację, delikatnie mówiąc, niecodzienną. Chodzi o zatrzymanie samolotu linii Ryanair wykonującego lot na trasie Ateny-Wilno. Został on zmuszony do awaryjnego lądowania w Mińsku. Powodem miała być informacja o bombie. Żadnego ładunku oczywiście nie znaleziono, ale dziwnym zbiegiem okoliczności MSW Białorusi potwierdziło, że został zatrzymany na pokładzie tegoż samolotu opozycjonista, twórca kanałów w mediach społecznościowych opozycyjnych, Roman Protasiewicz. Temu człowiekowi w tej chwili kara śmierci w reżimie Łukaszenki grozi. No i tak, samolot zarejestrowany w Warszawie, polskie oznaczenia, polska flaga na kadłubie. W związku z tym na początek zapytam pana, jak pan ocenia reakcję polskiej dyplomacji w tej sprawie, bo długo czekaliśmy na jakiś komunikat ze strony MSZ, nie doczekaliśmy się żadnego komunikatu ze strony wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. Głos zabrał tylko premier Mateusz Morawiecki, który mówi o nagannym akcie terroryzmu państwowego. Czy pana zdaniem to jest wystarczająca reakcja? No, zgadzam się, że były opóźnienia, ale reakcja musi być zdecydowana. Muszą być bardzo ostre sankcje ze strony nie tylko Unii Europejskiej, ale i Zachodu. I możemy sobie przy tej okazji uświadomić, jak bardzo jest rzeczą ważną, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej i jak szkodliwe jest takie stopniowe próby wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej. Mamy do czynienia, jak to już określono, z aktem skrajnego bandytyzmu państwowego w wykonaniu dyktatora. I dyktatorzy się cofają, jeżeli będą w nich pośrednio lub bezpośrednio wymierzane sankcje. I czekamy na te sankcje. One na pewno będą uzgodnione i niebawem ogłoszone. No to jest szczególnie ważne. Co jeszcze można dodać? No, mamy do czynienia z bezczelnym kłamstwem ze strony Łukaszenki i jego reżimu. O tym, bo mowa była o tej bombie. Propaganda rosyjska też podtrzymuje ten fałsz, gdy tymczasem nie tylko bomby nie znaleziono, ale aresztowano niezwykle dzielnego młodego człowieka, Romana Protasiewicza. I ja bym powiedział, że honor Zachodu tak naprawdę polega na tym, że on zostanie wyswobodzony, a Łukaszenko zostanie ukarany. No tak, tylko Łukaszenka tak łatwo nie odpuszcza, to wiemy. Wiemy też, że Unia Europejska już niejednokrotnie nakładała sankcje. Więc pytanie, czy sankcje, panie profesorze, w tej sytuacji są wystarczające i czy świat w ogóle może zrobić cokolwiek więcej oprócz sankcji? No bo tych sankcji na Białoruś już było nakładanych mnóstwo. No i co z tego? I nic. I reżim Łukaszenki ma się bardzo dobrze. Proszę pani, to znaczy, że były zbyt słabe. Taki wniosek, a nie jakiś taki defetyzm. Historia zna przykłady dyktatorów, którzy cofali się przed sankcjami. Kaddafi, dyktator Libii, który zresztą zginął, zabity przez swoich poddanych, doprowadził kiedyś do zamachu bombowego i potem uznał swoją winę i zapłacił wysoką cenę. Więc nie uprawiajmy defetyzmu, że jeżeli do tej pory coś się nie udało, to na pewno się nie uda. To jest wzywanie do bierności, a my musimy wzywać ludzi do działania. Do czego pan w tej chwili oczekuje od urzędników Unii Europejskiej przede wszystkim? Wspomniał pan, że to chodzi oczywiście także o reakcję Zachodu, ale jakiego rodzaju sankcje pana zdaniem byłyby najbardziej skuteczne, jeżeli chodzi o reżim Łukaszenki? Po pierwsze, to nie jest sprawa urzędników, choć oni oczywiście muszą opracować propozycje. Ja nie będę zastępować specjalistów. Mogę tylko powiedzieć, o czym się słyszy, a mianowicie o tym, że był zakaz przelotu przez Białoruś, że był zakaz w ogóle przelotów z kolei ukraińskiej linii. To na pewno będzie się zawierać w tych sankcjach, ale one powinny być dużo obszerniejsze i ostrzejsze. Jak powiedziałem, nie będę wchodził w buty specjalistów. I ostatnia sprawa dotycząca polskiej dyplomacji, panie profesorze. Czy pan ma wrażenie, że my w ogóle mamy jakąś dyplomację? Bo no, takie komentarze już nie pierwszy raz się pojawiają, że właściwie nazwiska szefa MSZ prawie nikt nie zna, że naprawdę w nadzwyczajnych sytuacjach tak długo trzeba czekać na reakcję MSZ. Czy pana zdaniem coś z polską dyplomacją niedobrego się dzieje? Proszę pani, polska dyplomacja jest taka jak cały reżim Kaczyńskiego, groteskowo. W związku z tym ona przynosi nam, podobnie jak cały reżim Kaczyńskiego, ujmę i hańbę.
i złą reputację. To jest po prostu, to przekracza wszystkie najgorsze standardy. Ale znów, to nie jest powód do tego, żeby narzekać i nic nie robić, tylko powód do mobilizacji. To w końcu od ludzi aktywnych, którzy nie narzekają tylko działaniem, będzie zależał bieg spraw publicznych w Polsce, włącznie z tym, kto Polskę będzie reprezentować za granicą. Mm-hmm. A propos biegu spraw w Polsce, panie profesorze, jeszcze chciałabym pana poprosić o komentarz do decyzji prezesa Najwyższej Izby Kontroli, bo dziennikarze dowiedzieli się, że Marian Banaś złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie czterech, no jednych z najważniejszych polskich polityków, czyli wobec premiera Mateusza Morawieckiego, ministra Jacka Sasina, ministra Mariusza Kamińskiego i ministra Michała Dworczyka. Chodzi, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, o przekroczenie uprawnień i rażące działanie na szkodę interesu publicznego. Oczywiście mówimy o próbie organizacji wyborów kopertowych w ubiegłym roku. Czy pana zdaniem to jest sprawa, którą polska prokuratura pod przewodnictwem Zbigniewa Ziobry się zajmie? No bo niestety w takiej sytuacji, no tak, te sprawy musimy analizować pod tym kątem. Proszę pani, uważam, że to zgłoszenie ma ważne znaczenie. Jest istotne, żeby ono było upublicznione. A to, co zrobi prokuratura Ziobry, zgadzam się z pani przewidywaniami, że prawdopodobnie zignoruje, będzie kolejnym oskarżeniem, aktem oskarżenia wobec Ziobry i jego prokuratorów. I to trzeba zapisać, dopisać do aktu oskarżenia wobec czołowych twórców i operatorów reżimu Kaczyńskiego. I co ciekawe, tych czterech polityków zawiadomienie do prokuratury dotyczy, a tymczasem Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier do spraw bezpieczeństwa w wyborach kopertowych, mówi tak. Chcę, żeby to było jasno powiedziane. To była moja osobista decyzja, by spróbować skorzystać z doświadczenia bawarskiego i kanadyjskiego w organizacji takich głosowań. Czyli Kaczyński bierze to na siebie. Prezes partii chciał zorganizować wybory. No to warto by zbadać, czy jego odwołanie się do doświadczeń kanadyjskich i Bawarii nie jest fałszywe, to przede wszystkim. Mm-hmm. Jakie będą konsekwencje jego samooskarżenia się, to też zależy od biegu spraw publicznych i od aktywności i umiejętności opozycji i obywatelskiej, i politycznej w Polsce. Panie profesorze, to teraz słów kilka o przyszłości polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców. Tydzień minął od prezentacji Polskiego Ładu. Bardzo długo ona trwała, wiele obietnic zostało złożonych. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, więc wiadomo, że czekamy na akty wykonawcze. Niemniej, no już mniej więcej taką linię Zjednoczonej Prawicy znamy, jeśli chodzi o Polski Ład. I teraz bardzo ogólne i podstawowe pytanie. Czy pana zdaniem to jest program, który da nowe życie polskiej gospodarce, czy raczej ją zdusi i stłumi? Od partyjnego mieszania w dochodach nie przybywa dochodu narodowego. Dochód narodowy zależy od prorozwojowej strategii. A w przypadku PiS-u mamy strategię na nieco dłuższą metę, antyrozwojową. Po pierwsze, i to strategię, która najbardziej będzie biła na nieco dłuższą metę w ludzi biedniejszych. Jeżeli chodzi o rząd, no to na czym PiS próbuje budować przyszłość dla Polski, dla polskiej gospodarki? Na tym, że zmniejsza liczbę osób pracujących. To już zrobili, obniżając wiek emerytalny i w ten sposób zwiększając liczbę osób niepracujących. To jest też jaskrawe partyjniactwo, bo z ostatnich danych i wcześniej dostępnych również wynika, że PiS jest jedyną partią, której większość składa się z ludzi niepracujących. To jest 55%, a 45% to są ludzie pracujący, od których w końcu zależy pomyślność polskiej gospodarki. Po drugie, strategia rządu PiS-u to jest, prowadzi do tego, że obniżają się inwestycje. Mamy jedno z najniższych stóp inwestycji w całej Unii Europejskiej. A bez inwestowania w innowacje, w nowe rozwiązania, w maszyny, Polacy nie będą mogli być w dostatecznym tempie bardziej produktywni. I to jest jedna część, ale jest druga część pisowska. To jest polityka Narodowego Banku Polskiego, gdzie radzie politycy pieniężnej są ludzie mianowani głównie przez PiS, łącznie z takimi jak na przykład profesor prawa kanonicznego, który teraz ma przejść do jakiegoś wysokiego sądu. Otóż ta polityka prowadzi do wysokiej inflacji. Ostatnio 5%, czy ponad 5%. I co to oznacza z punktu widzenia ludzi? To oznacza, że zmniejsza się realna wartość ich oszczędności.
Czy to trzymamy w bankach, czy to trzymamy w gotówce. A kogo to najbardziej bije? W drobnych czułaczy. Bo ludzie bogaci mają większe możliwości czy umiejętności lokowania swoich oszczędności tam, gdzie one będą mniej tracić na wartości. Więc polityka PiS-u jest polityką antyrozwojową i bijącą na dłuższą metę w tych, dla których wzrost gospodarczy jest szczególnie ważny. I to jest tylko jedna część, bo jak mówimy Nowy Ład, no to myślimy o coś wielkiego. Na czym polegały osiągnięcia, największe osiągnięcia Polski po 1989 roku? Po pierwsze na tym, że przeszliśmy od dyktatury do państwa prawa i demokracji. To jest pod atakiem PiS-u. Niebywałe. Po drugie, że przeszliśmy od gospodarki, która się zwijała, do gospodarki, która się rozwijała dzięki rynkowi. Dzięki wyzwoleniu gospodarki z interwencji, masowych interwencji polityków. To jest pod atakiem, o czym powiedziałem. I skutki, jeżeli to będzie trwało, będziemy coraz bardziej odczuwać. I wreszcie, po trzecie, nasza wielka transformacja polegała na tym, że staliśmy się częścią Unii Europejskiej. I to jest też pod atakiem. Więc jeżeli dyskutujemy o PiS-ie, to broń Boże, nie zagłębiajmy się w drobnych szczegółach, bo ginie obraz strategii. I ten obraz strategii odpowiednio przełożony na język komunikacji powinien mobilizować ludzi do tego, żeby przeciwstawili się psuciu Polski we wszystkich zasadniczych wymiarach, również w wymiarze moralnym. Przecież mamy do czynienia z jednym wielkim publicznym kłamstwem w wydaniu tak zwanej telewizji publicznej i innych pisowskich mediów. Panie profesorze, wiemy, że jedyne co w życiu jest pewne, to śmierć i podatki. W związku z tym podatki zawsze budzą największe emocje. Prawo i Sprawiedliwość, w ogóle Zjednoczona Prawica, przez długi czas mówiła, że nigdy nie podniesie ręki za zwiększeniem, za podwyższeniem podatków. Tymczasem przez to, że składki zdrowotnej nie będzie już można od podatków odliczać, że ona wzrośnie do poziomu 9%, no, szacunki są takie, że po plecach dostaną ci najbardziej przedsiębiorczy, którzy PKB tworzą i którzy najwięcej do niego wnoszą. Co prawda mają pojawić się podobno jakieś instrumenty, które spowodują, że ci zarabiający do 12,5 tysiąca brutto nie odczują tej podwyżki. No, niemniej jednak wniosek jest jeden. Prawo i Sprawiedliwość chyba najbardziej uderza w tą budzącą się tak naprawdę do życia po 30 latach dopiero, no bo trudno mówić o tym, że klasa średnia w Polsce już się unormowała i ustabilizowała, no ale ona chyba straci najwięcej przez Polski Ład. Ale to nie ulega wątpliwości, nawet na podstawie tego, co do tej pory wiadomo. Może dodać do tego, że PiS plus jak na razie lewica. A chcę powiedzieć jedno. Otóż udział podatków w dochodzie narodowym, czyli to, ile się zabiera ludziom, zależy przede wszystkim od wydatków budżetu. A my mamy jedne z wyższych wydatków budżetu wśród krajów rozwiniętych, więc jest nieprawdą, że my mało wydajemy na rozmaite cele socjalne, bo zacytuję parę krajów, przypomnę, których wydatki socjalne są niższe niż w Polsce jako odsetek PKB. To jest Wielka Brytania, to są Czechy, to są Stany Zjednoczone, to są Węgry, Kanada, Estonia, Słowacja, Australia, Litwa, Izrael, Holandia. Więc jeżeli słyszymy te apele czy wypowiedzi różnych ludzi, którzy się określają jako lewica, że w Polsce mamy za mało wydatków socjalnych, to popatrzmy na dane. Oni prawdopodobnie w ogóle nie znają danych, tylko oni się orientują na swoje ideologiczne hasła, a nie patrzą na konsekwencje dla ludzi, zwłaszcza w nieco dłuższej perspektywie, która zawsze zależy od czego. No jak szybko gospodarka się rozwija, ile tworzy miejsc pracy, ile, jak szybko podwyższa produktywność pracy, dzięki czemu ludzie mogą więcej zarabiać. A w kogo szczególnie będą biły te ewentualne podwyżki dla ludzi ciężej pracujących? Osoby w punkcie startu biedniejsze, które chciałyby się dzięki ciężkiej pracy, umiejętnościom dorobić. Jeżeli się pójdzie tym lewoprawicowym hasłem, żeby uderzać w lepiej zarabiających, to najbardziej uderza się w ludzi, którzy jeszcze nie doszli do tej grupy, czyli biedniejszych, ambitnych biedniejszych. A jak pan ocenia, panie profesorze, ten pomysł zwiększenia kwoty wolnej od podatku? To wszystko zależy od tego, kogo będzie dotyczyć, jakie będą skutki
dla rozkładu dochodów, a to jest ciągle dużo chaosu. Samo w sobie jest to okej, ale trzeba patrzeć na całość. Mhm. A przede wszystkim na to, czy w tym tak zwanym, szumnie nazwanym Nowym Ładem mamy jakąkolwiek lepszą perspektywę dla Polski. Moim zdaniem dla polskiej gospodarki nie, bo nie zbuduje się wzrostu gospodarczego na zmniejszaniu, powtarzam, liczby pracujących i na odstraszaniu prywatnych inwestorów od inwestowania. No właśnie, bo wydaje się, że konsekwencją wprowadzenia Polskiego Ładu będzie coraz mniejsza liczba inwestycji. Jeszcze patrząc na to, co się dzieje, jeśli chodzi o pracę sądów, prokuratury, i tak można byłoby zdecydowanie mocno wiele rzeczy wymieniać, no to z inwestycjami może być krucho w najbliższym czasie. Już jest słabiej zdecydowanie niż było. No proszę pani, w szumie tak zwanym planie odpowiedzialnego rozwoju pana Morawieckiego była mowa o tym, że stopa inwestycji, czyli udział inwestycji w PKB zmniejszy się do 25%. Oczywiście poszło w odwrotnym kierunku. Mhm. Mam jeden z najniższych stóp inwestycji w Polsce, szczególnie inwestycji prywatnych, krajowych, które są przecież bardziej produktywne niż jakieś przekopy mierzei, czy ładowanie milionów pieniędzy z góry, marnotrawny projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nie wspominając o elektrowni w Ostrołęce na przykład. 1,5 miliarda wrzucone w błoto. Mhm. Więc to przypomina w dużej mierze na środowisko PRL-u. No właśnie, a propos tego, czy ma pan takie wrażenie, słuchając między innymi premiera Mateusza Morawieckiego, że Prawo i Sprawiedliwość zarządza także gospodarką przez takie szczucie na siebie poszczególnych grup społecznych? No bo przecież ta wypowiedź premiera o tym, że bogaci korzystają z dróg publicznych, do których dokładają się inni, jest nieuczciwe. On dokładnie takiego sformułowania użył, że to jest nieuczciwość, czyli sugeruje, że ci bogaci działają w Polsce niezgodnie z prawem. Znaczy to jest jakaś zupełnie niebywała koncepcja myślowa ze strony premiera. Jaki to ma cel? Proszę pani, to jest import bolszewizmu, bolszewickiej propagandy, która przecież polegała zawsze na tym, żeby szczuć biedniejszych na osoby, które są określane jako bogatsze i które są traktowane przez tą bolszewicką propagandę jako przyczyna biedy tych biedniejszych. To jest czysty bolszewizm. Tylko co dalej, panie profesorze, bo pan ostrzega, mamy raporty Forum Obywatelskiego Rozwoju między innymi właśnie jeżeli chodzi o tego typu kwestie, a Prawo i Sprawiedliwość w dalszym ciągu dominuje w sondażach. Polacy głosują portfelem, Polacy lubią coś dostawać. Mają na przykład teraz obietnicę 12 tysięcy złotych na drugie dziecko. No kto nie zagłosuje na takiego polityka, panie profesorze? I to jest realny problem z punktu widzenia gospodarki. Nie tylko, ale proszę pani, akurat wedle ostatnich danych program 500+ jest głęboko niepopularny. Zdecydowana większość ludzi uważa, że on powinien być ograniczony do osób najbiedniejszych, że powinien być ograniczony, więc nie jest tak, jak się mówi, prawda, że ten PiS jest niezwyciężony. Tylko chodzi o to, żeby było więcej aktywności społeczeństwa obywatelskiej i więcej profesjonalizmu w partiach politycznych. Włącznie z tymi, które powinny, czy nawet czy bronią elementarnych wolności. Jest cała masa rzeczy do zrobienia. Jeżeli się tylko popatrzy, jak działają profesjonalne partie. Bo do niedawna było tak, że jeżeli PiS coś obiecał, to większość opozycji, włącznie z Platformą Obywatelską, mówiła, że trzeba jeszcze więcej. Mhm. No jak to było z 500+, kto zaproponował, żeby na wszystkie dzieci, tak? A kto zaproponował 14 emeryturę? I o tej strategii naśladowania PiSu, czyli naśladowania kogoś, kto jest lepszy w odbiorze społecznym, bo gra na nie swoim podwórku, jest po prostu jaskrawym dowodem braku profesjonalizmu. Ale jest tyle do zrobienia i tyle do odrobienia, że jeżeli tylko to się stanie, to ja nie byłbym pesymistą co do wyniku wyboru. Ale samo to nic się nie zrobi. Panie profesorze, jeszcze jest jedna bardzo poważna sytuacja, która powinna być szczególnie istotna dla ludzi młodych. No, wiadomo, że tak bardzo rozbudowana polityka socjalna, no, tak to nazwę, niesie za sobą zadłużanie się państwa. W tej chwili i tak już jesteśmy bardzo mocno zadłużeni, zarówno jeżeli chodzi o dług wewnętrzny, jak i dług zewnętrzny. I teraz pytanie, kto i przez ile czasu będzie musiał spłacać Polski Ład? No nie tylko Polski Ład, ale to, co do tej, co się przedtem również nawarstwiło. Ale po pierwsze, przypomnę, że jeżeli podwyższa się wydatki, które akurat nie służą rozwojowi,
bo wydatki socjalne skierowane ani na osoby niepracujące, w jaki sposób mogą służyć rozwojowi? Żaden. W jedny sposób. To jeżeli tak się robi, to się od razu bije w ludzi. I młodszych, i starszych. Więc to jest druga. A druga rzecz, wszystko będzie zależało od dwóch rzeczy, jeżeli chodzi o dług. Jakie będzie dalsze zadłużenie? Czy wzrost gospodarczy Polski osłabnie? I wreszcie po trzecie, jakie będą stopy procentowe w świecie, a w konsekwencji w Polsce? I przy niekorzystnym układzie tych trzech parametrów, to znaczy osłabnienie wzrostu gospodarczego, podwyżka stóp procentowych na świecie w konsekwencji w Polsce oraz przyrost długu, to wtedy pojawiają się na horyzoncie rozmaite negatywne scenariusze. To nie chciałbym to nawet przedstawiać. Lepiej naciskać na to, żeby zablokować pomysły na to, na spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce. I to jest istota tak zwanego Nowego Ładu. Panie profesorze, wolniej do przodu. Ja jeszcze o inflację chciałam zapytać, bo tam wspomniał pan na początku naszej rozmowy, że mamy bardzo wysoką 5-procentową inflację w tej chwili. To jest bodajże chyba drugi wynik taki negatywny wśród krajów Unii Europejskiej. Słucham? Mniej więcej tak jak Węgry, tak. Tak. I jak bardzo powinno nas to niepokoić? Jakie są perspektywy? No bo wiadomo, inflacja przekłada się na wzrost cen. No to jest jasna sprawa. No i teraz pytanie, jakie są perspektywy? Bo ostatnio wydawało się, że na przykład prezes Glapiński powiedział, że on właściwie nie bardzo ma wpływ na to wszystko. No to jest żałosne, dlatego że w żadnym kraju Unii Europejskiej poza Węgrami inflacja nie jest taka wysoka, a wszystkie kraje są wystawione na rozmaite wstrząsy, że na przykład rośnie cena ropy naftowej i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest żałosne. Ja myślę, że on powinien zrezygnować. Jeżeli uważa, że instytucja, którą kieruje Narodowy Bank Polski, nie ma wpływu na inflację. To jest po prostu żałosne. Inflacja została wyprodukowana przez PiS-owską Radę Polityki Pieniężnej, na której czele stoi Adam Glapiński. Czyli ta wysoka inflacja pana zdaniem jest spowodowana działaniami głównie Narodowego Banku Polskiego. Znaczy NBP ma tutaj pełną odpowiedzialność. Wśród wszystkich instytucji, które wpływają na inflację, zawsze bank centralny ma największy wpływ. Inaczej w ogóle nie powinno być banku centralnego. No to co on jest. Więc powtarzam, że jeżeli patrzymy na politykę PiS-u, jej skutki, to trzeba nie tylko uwzględniać to, co robi w imieniu PiS-u rząd, ale również co robi PiS-owska Rada Polityki Pieniężnej. I ona szkodzi biednym, przede wszystkim biednym, dlatego że inflacja zżera ich drobne oszczędności. Panie profesorze, to jeszcze ponownie pytanie o prognozy, jeśli chodzi o inflację. Czy to już jest najgorsze, co nas czeka, jeśli chodzi o jej poziom, czy czeka nas jeszcze dalej idąca jazda bez trzymanki, mówiąc krótko i potocznie? Nie da się powiedzieć bez uwzględnienia tego, czy Glapiński i jego koledzy z PiS-u będą nadal tolerować wysoką inflację i bardzo niskie stopy procentowe w bankach i w konsekwencji uszczerbek na wartości realnej oszczędności, czy też nie. Ale oni podlegają też ocenie społecznej. Niezależność nie oznacza bezkarność od opinii publicznej. I można zauważyć, że coraz więcej jest głosów w Polsce wśród ludzi zajmujących się gospodarką, którzy wyrażają obawy co do inflacyjnej polityki Narodowego Banku Polskiego kierowanego przez Glapińskiego. To ostatnia już sprawa, panie profesorze. Jeszcze o pieniądze unijne chciałam pana zapytać, bo oczywiście mieliśmy dziką polityczną awanturę o kwestię ratyfikacji ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Gigantyczne pieniądze mają płynąć w związku z Funduszem Odbudowy do Polski. I teraz pytanie, czy pan ma wystarczającą wiarę w instytucje unijne, żeby sądzić, że one będą w odpowiedni sposób kontrolować wydatkowanie tych pieniędzy? Mówiąc krótko, czego obawia się część partii opozycyjnych, żeby PiS nie zrobił sobie z Funduszu Odbudowy funduszu wyborczego? Pierwsze tak, dla porównania, o wiele większe pieniądze będą płynąć do Polski z racji nowej perspektywy finansowej, to znaczy funduszy, rozmaitych funduszy unijnych, żeby nie zatrzymać. A to ja mam dużo większą wiarę w specjalistów Komisji Europejskiej niż jakichkolwiek specjalistów pisowskich. Ale na wszelki wypadek, bo będzie bardzo dobrze, jeżeli środowiska fachowe reprezentowane i przez opozycję, i przez ekspertów niepartyjnych będą patrzyły, i media, niezwykle ważne media, patrzyły pisowcem na ręce.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Profesor Leszek Balcerowicz, Forum Obywatelskiego Rozwoju, były szef NBP, były wiceminister finansów. Kłaniamy się bardzo nisko, dużo zdrowia. Życzymy spokojnego, dobrego dnia. Dzięki. Dziękuję.